Bum, 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 bam, 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 bam. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali o liczbach, o datach, o tym, kiedy będzie kolejna ATH, bo wszystko wskazuje na to, że wiemy to, tak nam się przynajmniej wydaje, ale oczywiście będziemy sięgać również po newsy zza oceanu, bo to okazuje się, że ETF-y nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, dopiero zaczynają mówić i widzimy już to po cenie. Nagrywamy ten odcinek w piątek rano i jaką mamy teraz cenę? No, 46,300. Ja nawet widziałem chyba 400 przez chwilę, także faktycznie nastroje pozytywne. Mamy bardzo duże wzrosty, ale faktycznie czym one są spowodowane, to chyba jeszcze do końca wszyscy nie wiedzą. Zastanawiają się, no bo coraz więcej z artykułów, już widziałem dwa takie artykuły, chyba w Bloombergu i drugi nie pamiętam gdzie pojawia się hasło FOMO dla instytucji. Czy one nie zaczynają czuć presji, że warto jednak kupować te ETF-y i bitcoinowe, bo zaraz pociąg odjedzie, bo wzrosty są faktycznie bardzo interesujące. FOMO chyba nie dotyka instytucji, dotyka ludzi. Oczywiście. Instytucje pilnują się, mają strategię, to one właśnie chłodno podchodzą do rynku. Chłodno podchodzą do rynku. Popatrzmy na to w ten sposób. Ostatnio Fidelity opublikowało taki raport, w którym przedstawia, jak powinno wyglądać portfolio. Mhm. I uwaga, to jest bardzo ciekawe, w portfolio konserwatywnym. Mhm. Tym najbardziej konserwatywnym, bezpiecznym, tak. Bezpiecznym i takim stabilnym, 1% powinieneś przeznaczyć na kryptowaluty. 1% swoich środków na portfel ten kryptowalutowy. Wydaje się to być bardzo mało, ale my tutaj nie mówimy o milionach, my tutaj mówimy o setkach miliardów dolarów, więc to są nawet 1% to jest bardzo dużo, a to jest ten najbardziej konserwatywny. Więc możemy powiedzieć, że pomału buduje się taka baza dla tych zarządzających funduszami do tego, żeby mieć podstawy do wydania środków również na kryptowaluty, bo oni też potrzebują jakiegoś takiego precedensu. Tak, że tu jedni mówią, drudzy mówią, no to faktycznie rozważmy może 0,5% na początku, może 1%, ale tam jest mowa nawet o 3 czy 5%. Więc można śmiało powiedzieć, że to jest pierwszy taki istotny faktor, który będzie zachęcał te duże firmy do tego, żeby inwestować na krypto. Zresztą ostatnio widziałem taki wpis na X-ie, nie Twitterze, tylko X-ie, że w ciągu 30 lat w Stanach Zjednoczonych, od kiedy istnieją ETF-y, czyli te takie wehikuły umożliwiające tradowanie różnymi rzeczami na giełdzie, zostało stworzonych ponad 5,5 tysiąca takich ETF-ów. I tylko dwa zebrały ponad 3 miliardy dolarów w ciągu pierwszego miesiąca działania. O! Nieźle, nie? Tylko dwa. Pierwszy złoto, stal, narkotyki. Klimat, bo tam są, o dziwo, w czołówce są na przykład ETF-y związane z klimatem i różnymi działaniami proklimatycznymi, które mają zapobiec zmianom klimatu. O tym możemy kiedyś pogadać, bo podejrzewam, że to jest derywata do tesserakty, albo do sześcianu przynajmniej, w sensie, bo w co możemy inwestować, ale dobra, to pogadam o tym kiedyś, ale tak, te dwa, to jest, jeden to jest Grayscale Bitcoin ETF, a drugi to jest Fidelity Bitcoin ETF. A BlackRock? No, pierwszy BlackRock. Grayscale. A powiedziałem, przepraszam, chodziło o BlackRock, bo Grayscale nie. Grayscale ma tylko odpływy, a tu chodzi o to, ile w ciągu pierwszego miesiąca netto wpłynęło do ETF-u. No i te dwa są w pierwszej 30 bodajże, są jeszcze dwa kolejne bitcoinowe ETF-y. Także, a jeszcze przecież mamy dwa dni do tego, żeby zamknąć miesiąc, nie? A mamy codziennie wpływy do tych ETF-ów, codziennie duże kwoty wpływają i można powiedzieć, że 9. dzień z rzędu netto, czyli
patrząc na to, ile wypłynęło z Grayscale'a, a ile wpłynęło do pozostałych funduszy, mamy 9 dzień pozytywnego wpływu, czyli cash flow jest pozytywny, czyli dodatni, pojawia się nowy kapitał i to w niebagatelnych kwotach. Tam mówimy tutaj o dziesiątkach, czy no może nie setkach, ale dziesiątkach milionów dolarów. No, wspomnijmy o tym, że ostatnio jak rozmawialiśmy poza za kamerą, że tak powiem, no to mówiliśmy o tym sobie, że na dodatkowe wpływy do ETF-u wpływają jakby trzy takie ruchy. Jedna rzecz to są te zamieszania przy Grayscale'u, czyli ludzie przenoszą właściwie, czyli to nie wpływa na balans środków zainwestowanych w ETF-y, ale poprawia sytuację tych ETF-ów, które są w czołówce, bo do nich wpływa kasa. Druga rzecz jest taka, że inwestorzy, ci konserwatywni, którzy właśnie przyglądają się i tak dalej, zaczynają się przekonywać i być może przeznaczają 0,5% albo procent swojego kapitału, ale jest trzecia rzecz. Wspomniałeś ostatnio, że ludzie z zagranicy przynoszą swoje środki na przykład z ETF-ów, które są bitcoinowe gdzieś tam indziej, na przykład w Kanadzie, bo wiemy, że są, ale też w ogóle ludzie, którzy nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych, zaczynają inwestować właśnie w te ETF-y amerykańskie. I no w szczególności Chińczycy. Widać bardzo duży wpływ kapitału chińskiego, który ucieka z Chin. Mimo wielu starań rządu Chin, to no, tracą bardzo dużo, można powiedzieć wręcz, że paniczna wyprzedaż jest na rynku chińskim. Mam wrażenie, że o tym za mało się mówi, że ta przecena, która następuje w Chinach, jest po prostu gigantyczna. Właśnie dlatego ETF-y mają startować w Hongkongu, tak? Tak, startują, no, będą startowały. To jest jeden z ruchów, który rząd chiński wymyślił, ale nie sądzę, żeby to zatrzymało, bo można powiedzieć tak, ten kapitał, który ucieka z Chin, to nie jest ulica. To są ludzie czy instytucje, które mają dużo głębszą wiedzę na temat tego, co się dzieje w Chinach. Jeśli można powiedzieć, że to tak trochę nieładnie brzmi, ale szczury uciekają z tonącego statku. One wiedzą więcej, mają głębszą wiedzę niż te osoby, które siedzą na deku imprezowym i się bawią, bo tak. One widziały, co się dzieje pod spodem, więc uciekają. I tak samo tutaj ten kapitał, jak ucieka z Chin, to nie ucieka dlatego, że nie wiem, lubi Bidena albo ma jakiś sentyment, tylko po prostu wiedzą, że coś złego się dzieje w Chinach. I te informacje nie są jeszcze pierwszoplanowe, trochę się o tym mówi, ale zdecydowanie za mało, jeśli wziąć pod uwagę skalę, która tam następuje. Bo to jest bardzo, bardzo duże spadki, a z drugiej strony mamy rekordowy wskaźnik S&P, czyli ten głównej giełdy amerykańskiej, ten najszerszy indeks, osiąga właśnie swoje ATH. No. I to jest coś niesamowitego. Mamy z jednej strony Fed, który mówi, hej, jednak nie będziemy tak bardzo cieli tych rate'ów, czyli oprocentowania. Mhm. Z drugiej strony mamy naciski sekretarza skarbu, który chce drukować jeszcze więcej pieniędzy. Dzieją się dziwne rzeczy na oprocentowaniu długu amerykańskiego. No, szykuje się jakaś wielka bomba. Znowu jeden z wykresów, które widziałem, one są przytłaczające. Jeden, który pokazuje, jak rosną oszczędności Amerykanów, a z drugiej strony jak rośnie dług amerykański. I zawsze to było tak, że te oszczędności rosły mniej więcej w tym samym tempie co dług. Czasami nawet trochę szybciej rosły oszczędności, czasami trochę wolniej. Od paru miesięcy mamy mega załamanie. To znaczy krzywa pokazująca wzrost długu leci dalej prawie pionowo do góry, a krzywa pokazująca oszczędności i aktywa Amerykanów zatrzymała się w poziomie. To oznacza, że już nie Amerykanie finansują dług, tylko coraz więcej pojawia się sprzedaży tego długu za granicę, a to oznacza jednak większą zależność Stanów od innych krajów. No tak, zresztą
Kto jest największym wierzycielem Amerykanów? Wiem, że jakiś czas temu były Chiny. Tak, właśnie. Nie wiem, czy z powodu tego, że oni walczą teraz bardzo mocno o juana, czy tam nie zmniejszyła się ta ilość tego długu posiadanego przez Chiny, ale oni posiadali tak dużo, że myślę, że dalej są pierwsi. No, a teraz przyszła mi taka jeszcze refleksja, w którą nie wierzę, ale pojawiła się jednak taka myśl, czy kiedy ETF-y bitcoinowe spotowe były akceptowane w Stanach Zjednoczonych, czy brano pod uwagę ten argument, że to przyciągnie kapitał za granicę, na przykład chiński, i że być może nastąpi transfer, no bo teraz to oznacza, my tak naprawdę jakby dzięki temu działaniu napływa kapitał do Stanów. Napływa, no bo przecież, żeby kupić te jednostki ETF-owe, to trzeba wpłacić te środki do amerykańskich banków. I druga rzecz, tak naprawdę dzięki tym działaniom mamy sfinansowany wzrost ceny przez ludzi, którzy do tej pory w Bitcoina nie wchodzili. No ale to jest akurat zupełnie naturalna sprawa. No, nieźle, nie? Tak. Tam w Stanach w tej chwili naprawdę, jakby tak patrzeć na te sygnały, które są, czy tematy krypto, jakie się pojawiają, jest ich bardzo, bardzo dużo. Przesłuchanie właśnie pani Janet Yellen. Tak, sekretarz stanu. Tak. Skarbu Stanów Zjednoczonych, która między innymi, no słyszałem jej wypowiedź, ciężko mi to powiedzieć, ale troszeczkę bełkotliwa wypowiedź, taka nie do końca spójna. Natomiast w ciągu, nie wiem, 5-minutowej wypowiedzi, gdzie ona mówi o tym, że potrzeba uregulować rynek krypto, który nie jest związany, który nie jest security, nie jest papierem wartościowym, słowo regulacja padała mniej więcej co 3 sekundy. Regulated, cały czas używała tego słowa, naprawdę to aż tak dziwnie brzmiało. No, myślę, że jest jakiś taki strach, no bo to, co się dzieje w tej chwili na rynku długu amerykańskiego, faktycznie jest takie trochę na pewno wprawiające, podnoszące ciśnienie. No i oczywiście, no i cały czas problem stablecoinów. Wspominaliście na ostatnim kwadransie z Kangą, że USDT ponownie wyemitowało jakąś gigantyczną ilość nowych jednostek, a to oznacza, że tak naprawdę ci, którzy kupują za dolary stablecoiny, na tym gospodarka amerykańska nic nie korzysta. Do podwojenia podaży pieniądza bez kontroli monetarnej właśnie. I korzysta, i nie korzysta, bo się okazuje, że Tether kupuje, zamiast trzymać pieniądze w skarbcu, to on kupuje dług amerykański. Czyli skarb rządu ma skąd czerpać środki na to. Ma komu sprzedawać swoje papiery. Oczywiście, duże. Ale zobacz, że załóżmy, że za całą kwotę, którą oni zbierają, kupują amerykańskie obligacje. Weźmy, przyjmijmy takie założenie. Dajmy na to, że teraz mają miliard dolarów. No więc jeżeli oni mają ten miliard dolarów, to oznacza, że wyemitowali miliard teterów. Kupują te obligacje, czyli tutaj oczywiście powiedzmy, nie że gospodarka, to akurat rząd Stanów Zjednoczonych z tego korzysta, gospodarka niekoniecznie, ale nadal mają milion dolarów tylko w stablecoinach, a zatem oni tak naprawdę za darmo to dostali. No. Za darmo i oczywiście rząd dostał kasę, ale gospodarczo doszło do rozwodnienia pieniądza. I ja myślę sobie, że gdybym był na miejscu Janet Yellen, to tutaj bym się obawiał. No oczywiście, że oni się boją, ale oni myślę, że bardziej się boją tego, że nie będą mieli komu sprzedawać tych papierów. To jest ten element. Rząd potrzebuje pieniędzy, żeby zapełnić dziurę budżetową, tak, gigantyczną, i obsłużyć dług. I oni muszą komuś sprzedawać te papiery dłużne. No i można powiedzieć, że po prostu drukują pieniądze. Nie? No to jest wiadomo. Rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd nie ma przychodów innych niż albo od nas zabrane podatki siłą, przemocą, jak mafia, albo poprzez dodruk pieniądza, czy zapożyczanie się na przyszłość. Przyszedł mi strasznie głupi pomysł do głowy. Gdyby Ameryka wynegocjowała to, że może spłacać część długu w stablecoinach, to mogliby robić taki hachment. Kupowaliby od Tethera
za swoje pieniądze stablecoiny, a Tether by kupował od nich, czyli pieniądze by wracały, a oni by spłacali dług. No a pamiętaj, że jest do zapłacenia odsetki. Są do zapłacenia odsetki i Tether bardzo dobrze z tego żyje, bo pamiętaj, on ma w tej chwili ponad 1000 miliardów. $1000 miliardów. Aż sprawdzę w tej chwili, żeby podać Wam dokładną ilość i ile Tethera według na przykład CoinGecko w tej chwili jest w obrocie, ale jak ostatnio sprawdzałem, to przepraszam, nie 1000, a 100. 100 miliardów dolarów. 100 miliardów dolarów. To jest gigantyczna kwota. Jest to jakiś pieniądz. Tak. I jeżeli Tether odkłada to na bezpieczne papiery, takie dłużne, na przykład Skarbu Państwa, Skarbu Stanów Zjednoczonych, no to ma 2% czy 3% w skali roku, więc dostaje 3 miliardy dolarów z samego faktu trzymania naszych pieniędzy u siebie w skarbcu, więc całkiem dobry wynik. Można powiedzieć, że no w tej chwili jest to 96 miliardów 240 milionów 355 tysięcy 941 dolarów. Taka jest dokładna ilość. Ja bym powiedział, fajnie, że mamy takie liczby na bieżąco niepodważalne, bo wiemy, ile USDT jest w każdym z blockchainów. Tak, ale nie wiem jednej rzeczy. Ile z nich jest pokryte? No nie? No, zgodnie z wszystkim, co jest mówione, są pokryte. Oczywiście nie wiadomo, no tak, no. Natomiast wszyscy zapewniają, że jest. Myślę, że na razie czarne chmury odeszły od Tethera, już nie ma tego czegoś, ale to może tylko znaczyć, że może powinniśmy się przygotować na taki scenariusz, że za pół roku czy za rok temat wróci. Właśnie temat tego, czy Tether ma te dolary i czy może sprzedać. Wiesz, nie trudno sobie wyobrazić taki scenariusz. Znowuż zdaję sobie sprawę, że ma charakter science fiction, ale że na przykład rząd amerykański mówi, że nie będzie wypłacał odsetek Tetherowi, bo działalność Tethera była nielegalna. No. Bo przyjdzie jakiś sąd i powie, że to, co oni robili, jest niewłaściwe i tak dalej. I to mogłoby być uderzenie, nie tylko, że bo to, że nie będzie wypłacał odsetek, to pół biedy, że nie zwróci kapitału. No, ja bym powiedział, że... Jeszcze raz, science fiction, żeby ten... Ale tak, jakby to myśmy to powiedzieli. Tak, to jest science fiction, przynajmniej na teraz. Myślę, że tym się różnią Stany Zjednoczone od takiego kraju jak Polska, gdzie jednak myślę, że sądy są bardziej stabilne i nieskore do tego typu zabaw. Tak, oczywiście. Z prawem. Tutaj zresztą jakby często dochodziło do konfliktu rządu z sądem i jeszcze z kongresem. To widać to napięcie na linii tych trzech ciał i oni pilnują siebie nawzajem bardzo, bardzo mocno. Nie? To znaczy sąd najwyżej powie, droga pani Jelen, tutaj no, naważyliście piwa, teraz musicie wypić. Nie? I trudno, nie da się tutaj oszukać. W innych krajach może by doszło do tego, że jeden sąd by powiedział tak, inny sąd by powiedział inaczej, a potem jeszcze wyszedłby prawnik i zinterpretował te wypowiedzi w zupełnie inny sposób. Ale i tak nie miałoby to znaczenia, bo osoba odpowiedzialna za publikację wyroków akurat by nie pojechała na urlop i tak, by uzupełniała to zrobić. Zepsuła się drukarka, tak, skończył się papier. No, tak. Zanim przejdziemy do tego najważniejszego dzisiaj newsa, bo nie wiem, czy wiecie, wiemy, oczywiście w cudzysłowie to wkłada, w cudzysłów to należy włożyć, wiemy, kiedy będzie ATH Bitcoina. Traktujemy to trochę jako przepowiednie, trochę jako pewną zabawę, ale zanim to o tym będziemy rozmawiali, ciśnijcie klawisz subskrybuj, dzwoneczek, polubcie ten film i napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie na temat dwóch tematów. Pierwszy, czy faktycznie w przyszłym roku, albo może w tym, Tether znowu zacznie być na ustach wszystkich i stanie się czarnym koniem, kimś, kto może rozwalić cały rynek. A drugie pytanie, czy możemy przewidzieć,
kiedy cena Bitcoina osiągnie swoje ATH. No właśnie, bo podczas ostatniego kwadransu z Kangą trochę zasialiśmy ferment, padło kilka różnych liczb i tak dalej, więc postanowiliśmy w ogóle zbadać temat tak u źródeł. Zebraliśmy dane i przeprowadziliśmy różne statystyki. Patrzyliśmy głęboko do naszej szklanej kuli. Tak jest, nasza szklana kula podała nam jakieś liczby i uwaga, pamiętacie, że tworzymy taki plik w arkuszach Google, on się nazywa Bitcoin zawsze królem, kropka Kanga na fali. Michał, który jest operatorem, a później też składaczem tych nagrań, na pewno wstawi link i tam jest taka zakładka BTC cykle. I teraz tak. Uważam, że do tej dyskusji na temat terminów musimy wziąć trzy wydarzenia pod uwagę, trzy kategorie wydarzeń. I one są intuicyjne. To jest halving, minimum i ATH. Tak, tak, dokładnie. Minimum, maksimum i halving. Dokładnie. I okazuje się, że jak zaczynamy mierzyć te liczby od halvingu, który miał miejsce w 2016 może roku. Może jedną rzecz jeszcze powiemy wstępnie. Cała ta analiza opiera się o to podejście do Bitcoina i zauważenie jego cykliczności. Czyli patrząc na wykres ceny Bitcoina, każdy to widzi od razu, bo to jest widoczne, widzimy pewną cykliczność. Zresztą przy każdych, można powiedzieć, aktywach mamy tego typu cykliczność, tylko w przypadku Bitcoina ta cykliczność jest o tyle jawna czy widoczna, ponieważ ona opiera się, można powiedzieć, o to wydarzenie, które nazywamy halvingiem, czyli moment, w którym produkcja, podaż Bitcoina, nowego Bitcoina spada o połowę. To się dzieje mniej więcej co 4 lata, dokładnie co 210 tysięcy bloków, które są co 10 minut, to tam wychodzi, że około 4 lat. I widać wyraźnie, że mamy przed halvingiem jakieś ATH, tak. Potem cena spada bardzo mocno, dołek ceny jest przed halvingiem, zawsze tak było do tej pory, a kilka dni przed, znaczy a już tygodnie przed halvingiem cena zaczyna rosnąć i po halvingu znowu rośnie, rośnie, rośnie cały czas, osiąga do swoje ATH i znowu spada dołek, znowu lekko zaczyna się odbijać, halving i znowu idzie tak. Do góry. No i teraz Sławek tutaj dokonał bardzo wnikliwej analizy i to już nie są malowanie kresek na to są wykresie, po prostu liczby, tak. To są liczby. No, mówimy teraz o historii, to jest bardzo ważne, że mówimy o mojej historii i oto okazuje się, że od halvingu i nawet chwilę przed halvingiem w 2016 roku, to był 9 lipiec 2016 roku, liczby się powtarzają. I od razu podam, tutaj gdzieś Michał będziesz musiał wypisać, podam tobie kilka takich okresów. Oto okazuje się, że od halvingu w 2016 roku do ATH minęło 526 dni. 526. 526, proszę bardzo, tak. Od halvingu w 2020 roku do ATH minęło 548 dni. Liczby bardzo do siebie zbliżone. Dwa więcej. No. Tak. Zróbmy inny eksperyment. Od halvingu do minimum. Ja to minimum nazwałem sobie ATL. Wiem, że to nie jest precyzyjna nazwa all time low. Tak samo jak ATH. Tak dalej. Do końca. Halving low. Tak. No jakoś tak. No to od halvingu w 2016 roku do minimum minęło 889 dni. Z kolei od halvingu w 2020 roku do minimum minęło 913. Znowuż bardzo niewielka różnica. Zróbmy jeszcze dwie wartości, chcę podać i później na tej podstawie coś wyliczymy. Od ATH, od maksimum do minimum po halvingu w 2016 roku, jak nastąpiło ATH, to do minimum z tego ATH musiało minąć 363 dni. W kolejnym cyklu, znowuż po kolejnym halvingu, 365, tylko dwa dni różnicy. I teraz, uwaga. Liczby nie kłamią. I ostatnio, wiem, że już się pogubiliście tutaj, pojawi się gdzieś tam tabelka, ale jeszcze jedną statystykę chcę wam podać. Od minimum przed halvingiem w 2016 roku do maksimum po tym halvingu minęło 1068 dni. I ponownie, kiedy przychodzi kolejny minimum i kolejny halving i maksimum, 1061. Przypadek. Liczby są bardzo tutaj i teraz wiesz, no, myślałem o tym, bo tak naprawdę mamy
tylko dwa jakby okresy wstecz, gdzie to, te liczby są tak zgodne, ale pomyślałem sobie o tym, że to nie są tylko jakby dwie dane, że próba to nie są tylko dwie dane, bo na to się składa po prostu dane ze wszystkich tych ostatnich lat, a myśmy sobie wyciągnęli z tego maksimum, minimum i właśnie halving. I myślę sobie, że chyba, znaczy zgodnie z moją wiedzą, nie ma żadnego innego instrumentu finansowego, który miałby taką instytucję jak halving, który jest pewny, który jest przewidywalny i który wiemy, jak będzie działał. I to myślę, że cykliczność w Bitcoinie, teraz mówię coś, co jest dla niektórych truizmem, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że cykliczność w Bitcoinie wynika z halvingu i ten halving czasami jest lekceważony, czasami nie. My, kiedy mówimy o halvingu, to najczęściej mówimy o tym, że wzrośnie cena, a później tam ten halving jest strażnikiem cykliczności. I o ile nie jesteśmy w stanie, tak myślę, chyba że policzymy to do kolejnego odcinka, przewidzieć, ile będzie wynosiła cena przy kolejnym ATH, bo jak próbowałem to jakoś znaleźć, jakieś, to jest ciężko znaleźć te reguły, może się uda, o tyle myślę, że możemy precyzyjnie przewidzieć dat. To ja teraz mam pewne wyzwanie, tak, ale o tym za chwilę. A teraz, moi drodzy, łamiąca wiadomość, breaking news. Łukasz, co to takiego? Słuchacie o tym, o czym mówimy. Mówimy o halvingach, ATH i tych różnych innych rzeczach. Jeżeli nie wiecie jeszcze dokładnie, co te słowa znaczą, to zapraszamy Was na Kanga University. Tam dowiecie się wszystkiego. Tam macie zupełnie za darmo pełną wiedzę na temat krypto, zarówno dla tych, którzy zaczynają, jak i dla tych, którzy są już zaawansowani. Na pewno znajdziecie tam dla siebie materiały. Zapraszamy na Kanga University. Boom! Dobra, powiedziałeś o dniach i o cykliczności halvingu, a ja mam takie jedno wyzwanie. Jestem ciekaw, czy ktoś to robił, bo tak sobie myślę, że dni to jest pewien cykl, w którym my żyjemy. Tak. Bitcoin nie żyje według dni. Według mnie Bitcoin żyje według bloków. I teraz chciałbym sprawdzić, jaka jest odległość minimum ceny, maksimum od to, co zrobiłeś w dniach, policzyć w blokach. Ciekawe, czy tam nie byłoby jeszcze silniejszej korelacji, czy nie mielibyśmy jeszcze silniejszego powiązania. Bitcoin żyje według bloków. Te bloki są teoretycznie co 10 minut, ale były wypadki, gdzie na przykład nawet godzinę czekaliśmy na blok, a innym razem było tak, że czekaliśmy parę sekund i się zamknął kolejny blok. Więc myślę, że bloki byłyby ciekawym wskaźnikiem popatrzeć na to, jak bloki są powiązane z tymi cenami. Może to będzie zadanie dla Sławka na najbliższe kilka dni. Zimowych wieczorów. Kilka zimowych wieczorów. No, to jest ciekawe. A swoją drogą, wiesz dlaczego, bo powiedziałeś, że Bitcoin nie żyje według dni, bo tak jest. Wiesz dlaczego ludzie uznają system dziesiętny, a nie na przykład dwunastkowy czy ósemkowy i tak dalej? Dlaczego korzystamy? Bo zero się łatwo dodaje. Mamy 10 palców. I okazuje się, że były cywilizacje, które miały system trzydziestkowy. Dlatego, że w palcu masz Trzy kostki, tak. No, to ja słyszałem o tym, dlaczego dwunastkowy jest taki popularny. Zresztą na ziemiach Europy bardzo popularne było liczenie dwunastkowe z bardzo prostego powodu. Przy pomocy ręki możesz pokazać, jednej dłoni możesz pokazać cyfrę 12. To jest 1, to jest 2, to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A, no właśnie. I drugą ręką pokazujesz ilość dwunastek. To jest 12, 24, 36 i tak dalej. Możesz operować liczbami bardzo, bardzo dokładnie, dużymi, na dodatek fajnie podzielnymi, no bo łatwo 12 podzielić i na 2, i na 3, i na 4. I na 6. No i na 12. No to taka właśnie ciekawostka. Z tymi blokami to jest naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Poszukamy. Ale teraz pogadamy o prognozach. Właśnie, bo mamy jakieś liczby. No i teraz, co z tych liczb tobie wychodzi, Sławku? Wychodzi mi, już nie wchodząc jak gdyby w obliczenia. Czy mieliśmy już dołek na Bitcoinie w czasie tego cyklu aktualnego? Czyli... Tak. Bo to jest dla mnie była podstawa wyliczenia tego, ile minęło od poprzedniego maksimum do minimum i tak dalej. Z tych wartości wyciągnąłem średnie, które były bardzo zbliżone. No i powiem tak.
na dwa sposoby wyliczyłem ATH i na trzy sposoby minimum, czyli ten ATL. Przyszły ATL. Tak, przyszła ATH i przyszła ATL. Założyłem, że halving będzie miał miejsce 8 maja 2024 roku. Od razu mówię, jak to zrobiłem, zadałem pytanie do ChatGPT. ChatGPT zaczął mi tłumaczyć, co to jest halving, ale w pewnym momencie napisałem, podaj mi konkretną datę i wtedy widziałem to kółeczko, gdzie on analizuje i nawet napisał, że muszę sprawdzić bloki aktualne. Było to bardzo zaskakujące i podał mi tą datę. Więc, niebezpiecznie. Przewidując, przyjmując tę datę jako właśnie datę halvingu, wychodzi, że ATH kolejne będzie miało miejsce w październiku 2025 roku. Październik 2025 albo 9, albo 27. Nie wiemy jaka kwota, nie prognozujemy kwoty, tak. Ale zgodnie z cyklicznością Bitcoina wychodzi na to, że to będzie gdzieś w okolicach października. Tak, przyszłego roku. Z kolei minimum policzyłem na trzy sposoby. Znowu nie wchodzę jakby w szczegóły, kto będzie chciał sobie wejść i sprawdzić formuły. Uwaga, pomimo tego, że policzyłem na trzy sposoby, to wyszły mi dwie daty, bo dwie okazały się zbieżne. Pierwsza data to jest 8 dzień października 2026, a druga data na dwa sposoby policzona to jest 26 dzień października 2026. Październik tu i październik tu. Tak mi wyszło. No i tyle. Zostawiamy Was z tą rozrywką umysłową, co z tego wyciągnąć. Ale na pewno wrócimy do tego. Już zapisujemy sobie w kalendarzu, tak, że musimy powiedzieć na ten temat post factum. Tak. Będzie październik 25 rok. Będziemy patrzyli i oceniali, czy mieliśmy rację, czy Bitcoin zachował cykliczność. Pamiętajcie, traktujemy to trochę jako zabawę. Tak jest. To nie jest porada inwestycyjna. W żadnym wypadku nie na tym powinno polegać inwestowanie pieniędzy, bo to przypomina, tak jakbyśmy inwestowali pieniądze na podstawie rzutów kostką. Tak, tak. Oczywiście podchodzimy do tego z przymrużeniem oka. Ale takim lekkim. Szokiem, jeżeli się sprawdzi. Tak, dokładnie tak. Łukasz, jeszcze jeden wątek, bo czytałeś ostatnio pewną książkę. No kilka czytałem. Tak, ale przepraszam, bo cię obraziłem, że powiedziałeś, że jedną. Chodzi mi o tą książkę, która opowiada o rozwoju technologii. Tak, to jest nieszczęśliwy tytuł polski Szybko, coraz szybciej. Oryginał to jest Exponential Grow. I chodzi po prostu o to, że mamy w tej chwili wykładniczy wzrost, jeśli chodzi o postęp technologiczny, ale nie tylko. W ogóle to, co się dzieje w kulturze, cywilizacji, leci po prostu bardzo, bardzo szybko do przodu. Powiedz dla tych wszystkich z nas, którzy jesteśmy humanistami, co oznacza postęp wykładniczy. Przy okazji zwracam uwagę, że nieumiejętność policzenia całki nie czyni nikogo humanistą, ale to nie przytyk do ciebie, tylko do w ogóle do ludzi, którzy mówią czasami o sobie, że są humanistami, bo nie umieją liczyć całek. O co chodzi z tą ideą? Autor, od razu zaznaczam, że traktuje książkę jako pewien punkt widzenia autora i nie zgadzam się z jego wnioskami w żadnym wypadku. To nie podzielam jego wniosków i sposobów na rozwiązanie sytuacji, o których później powiem, jak widzi, ale faktycznie fakty, które zauważa, są bardzo interesujące. Pokazuje, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zmiany, które kiedyś następowały bardzo pomału, w tej chwili osiągnęły swój właśnie taki eksponencjalny wzrost. Mają bardzo dynamiczny wzrost. Jesteśmy w tym momencie, w którym zmiana, która kiedyś dokonywała się przez pokolenia, dwa albo trzy, w tej chwili trwa 1/3 albo 1/4 czasu życia jednego pokolenia. Czyli można powiedzieć, że ludzie kiedyś, którzy żyli, doświadczali rewolucji wielkiej w swoim życiu raz, a czasami w ogóle. A nawet było tak, że ani ojciec, ani syn nie doświadczyli żadnej rewolucji wielkiej w swoim życiu, a my teraz żyjemy w czasach, w których jedno pokolenie może doświadczyć takich rewolucji kilka, bardzo, bardzo istotnych. Mówię tutaj na przykład o takich zmianach jak mechanizacja, elektryfikacja, pojawienie się nowych środków transportu, pojawienie się nowych środków komunikacji, telegraf, telefon,
internet, pojawienie się komputerów, pojawienie się energii atomowej, tak. Wiatraków, tak. To wszystko powoduje, że wiele rzeczy, które do tej pory były stabilne, czy przez wiele lat były bardzo stabilne, teraz nagle bardzo gwałtownie się zmieniają i efekt tego jest taki, że pojawiają się sytuacje, w których prawo albo nasze przyzwyczajenia nie nadążają za zmianami. Po prostu stare rozwiązania już nie pasują do tych nowych. Autor mówi, że pojawia się coś takiego, co nazywa luką wykładniczą. Bo ona rośnie, tak, rozszerza się. Nie? Rozszerza się bardzo, bo my jednak mamy jakąś tam krzywą adaptacji, a nie potrafimy się zaadaptować. To, czy ta ocena jest właściwa, to już zostawiam, bo to już jest wniosek autora, to już jest jego teza. Tak. To nie jest fakt, tylko jego, tak. Jego teza. Ja się tam nie do końca z tym zgadzam, ale pokazuję kilka przykładów, które mogą potwierdzać jego tezę. Jeden z nich bardzo taki, myślę, prosty do zrozumienia. Kiedyś robotnicy, jak już powstała klasa robotnicza, no bo wcześniej pamiętajmy, że to, że powstały wielkie fabryki, to spowodowało, że powstała taka grupa ludzi, która pracowała w tych fabrykach. Tak. No i się okazuje, że oni w pewien sposób mogli być wykorzystywani, to znaczy ich praca była nisko opłacana i byli zmuszani do ciężkiej pracy. Tam się nawet pojawiły jakieś pomysły, to jest właśnie XIX, początek XX wieku, sposoby zarządzania pracownikami, to podejście, nie wiem czy wiecie, z tą kartą do odbijania, że kiedy się wchodzi, tak. Kiedy wychodzi, to jest właśnie efekt tego zarządzania ludźmi w wielkich fabrykach i tam jak kontrolować pracę robotników i tak dalej. Powstał pewien bunt i tak powstały związki zawodowe, które zaczęły poprzez to, że potrafiły zjednoczyć robotników i potrafiły w ten sposób wywierać jakąś presję na właścicielu fabryki, żeby on nie mógł się posunąć. To, czy związki zawodowe są dobre, czy nie, to jest jedno, czy były dobre. I czy dzisiaj są dobre? Czy dzisiaj są dobre, to są dwie zupełnie różne kwestie. Natomiast na pewno można powiedzieć, że było tego typu rozwiązanie. Powstał kodeks pracy, różne formy zatrudnienia, benefity, opieka socjalna i tak dalej, i tak dalej. I oto nagle pojawia się taka firma, która jest największą firmą na świecie, świadczącą najwięcej usług danego typu, która zatrudnia ułamek potrzebnych jej pracowników. Mam na myśli Ubera. Uber jest największą na świecie firmą taksówkarską. Tak. I jest chyba najmniejszą, jeśli mówimy o globalnych firmach taksówkarskich, najmniejszą pod kątem ilości posiadanych kierowców i samochodów. Bo trochę tych samochodów ma. Ale te samochody nie są w większości wypadków, w zdecydowanej większości wypadków nie są własnością Ubera, tylko są własnością ludzi, którzy korzystają z Ubera jako platformy, tak. Która dostarcza pracy. No i efekt jest taki, że ta firma nie zatrudnia pracowników, tak. Nie ma swoich ludzi, którzy świadczą usługi dowozu, oni mają tylko programistów, sprzedawców, marketingowców, a cała reszta, ta główna siła, to są ludzie, którzy są, można powiedzieć, samozatrudnieni, wolni strzelcy, pracujący na część etatu. No i faktycznie zaczyna pojawiać się pewna luka w sposobie traktowania tych pracowników. Komuś się to może podobać, komuś nie. Autorowi się to nie podoba. I on mówi o tym, że ci pracownicy zgodnie ze statystykami dostają zdecydowanie poniżej stawek minimalnych, godzinowych, że nie mają żadnych benefitów, nie są ubezpieczeni i tak dalej. Ja bym powiedział, każdy pracuje tam, gdzie chce, nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby pracował na Uberze, jak to się mówi. Tak. Ja znam parę osób, którym Uber, można powiedzieć, uratował życie. A na pewno portfel i ich bilans, więc moim zdaniem robią dobrą robotę. Znam bardzo wiele ludzi, którym uratował wycieczkę i to, że mogli dojechać tam, gdzie trzeba było na czas. Takich znam dużo więcej, więc tak. Według mnie jest to pozytywny wkład. Autor do końca się z tym nie zgadza. I w tej książce jest opisane to, że ta luka wykładnicza będzie się zwiększała. Tak. Że postęp technologiczny będzie coraz szybszy. I teraz na razie widzę
Autor, co ciekawe, mimo swoich takich poglądów trochę lewicowych, on zauważa jedną ciekawą rzecz i tak trochę chyba z niechęcią to przyznaje. Otóż mówi, postęp technologiczny nie zabiera ludziom pracy. To jest pozorne niebezpieczeństwo, że postęp technologiczny zabiera pracę. Postęp technologiczny powoduje, każda wielka rewolucja spowodowała, że ilość stanowisk pracy dla ludzi się zwiększała. To mnie zdziwiło, nie znałem tych statystyk, ale skoro autor takiej książki ją publikuje, tak niewygodne trochę dla siebie fakty, to pokazuje, że na pewno mam jakieś zaufanie. No, możesz mieć zaufanie jeszcze ze względu na wydawnictwo, bo ostatnio się dowiedziałem, że jak jakieś wydawnictwo wydaje jakiegoś autora, to bierze na siebie odpowiedzialność za statystyki, które on podaje. O. Także można zawsze sprawdzić. Podejrzewam, że wydawnictwo oryginalne, które to wydało, to amerykańskie czy jakieś inne brytyjskie. No, przyszła rewolucja technologiczna w tkactwie. Tak. Faktem jest, że wiele tkaczek straciło pracę. Tak. To jest prawda. Zaraz potem powstało 5 razy więcej miejsc pracy w fabrykach tkackich i w usługach związanych z obsługą tych fabryk. Więc można powiedzieć, że ludzie muszą coraz bardziej się adaptować do nowych warunków. I to jest zagrożenie, o którym on mówi, że nie każdy człowiek, i tu niestety muszę się z nim zgodzić, nie każdy człowiek potrafi się szybko adaptować. Nie każdy jest na tyle sprytny, na tyle rzutki, żeby z jednej funkcji, na przykład z bycia kierowcą Ubera, może się przekwalifikować na operatora, nawet na jakąś prostą pracę, żeby jakąś inną prostą pracę wykonywał. To nie jest takie proste i tu widzę, że faktycznie... Przy czym to nie jest zagrożenie, uważam. Ja uważam, że to jest po prostu natura człowieka. Powiem inaczej. Ktoś kiedyś powiedział, że nie każdy człowiek nadaje się do ciężkiej pracy. Tak, nie każdy. To prawda. Niektórzy są stworzeni do tego, żeby wylegiwać się na bateri. Tak, są takie osoby, no nie? Ale czy to jest zagrożenie? Nie, to oznacza, że tak jest. I oczywiście zagrożenie, które kreują nam socjaliści, zwłaszcza ci skrajni, mówią o tym, że ludzie, tak jak w czasie rewolucji francuskiej, w pewnym momencie ci, którzy nie nadają się do pracy, albo ci, którzy nie mają wysokiej zdolności adaptacyjnej do tego, żeby wykonywać nowe zawody, że oni wyjdą na ulicę i będą terroryzować jak gdyby pozostałych. Teraz wyrażam jakieś tutaj swoje opinie. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że fakt, to co powiedziałeś na początku, że my doświadczamy takich rewolucji w ciągu całego naszego życia już kilka i tych rewolucji nam przybywa i również ten fakt, że każdego dnia dzisiaj powstaje tyle informacji, ile powstało przez tam, nie wiem, pierwsze 5000 lat ludzkości, czy tam 1000, czy 2000, no. Bo wiem, że jest, jak ktoś tam to policzył, nie wiem w jaki sposób, to sprawia, że my dzisiaj jesteśmy dostosowani do tego, żeby przetwarzać gigantyczną ilość informacji, niekoniecznie zapamiętywać i szybciej się dopasowywać. No, ja mogę powiedzieć, że na pewno jakaś zmiana w nas nastąpiła, bo całkiem niedawno byłem to też czytałem w książce odnośnie Gdańska, tego, że w Gdańsku, miasto portowe, to było bardzo wielu różnych marynarzy, przypływało. I efekt był taki, że było dużo pracy takiej prostej dla gońców, do takiej prostej pracy w porcie do wykonania, którą bardzo często wykonywały dzieci. Można powiedzieć małe dzieci, tam kilkunastoletni, dziesięciolatkowie, ale badania, które tam były omówione, pokazywały, że te dzieci, nie chodząc do żadnej szkoły, nie biorąc żadnych korepetycji, po pierwsze, biegle posługiwały się nierzadko prawie 10 językami, tak, i miały do perfekcji opanowaną umiejętność mnożenia, dodawania, odejmowania, tak, i dzielenia, ponieważ potrafiły błyskawicznie wycenić swoją usługę w wielu różnych walutach, znając aktualny kurs. Co więcej, tam jeszcze dochodził problem tego, że monety były często niestandaryzowane. I w obrocie tych różnych rodzajów monet było bardzo, bardzo dużo i trzeba było wiedzieć, które monety są dobre, które są złe, jaką ma wartość, jak wygląda, jakie... I te dzieci potrafiły to robić.
Bez żadnego problemu. My teraz tej umiejętności nie mamy. No bo ją nastąpiła delegacja dzięki technologii, ale to... Och, tyle rzeczy, pewnie zaraz musimy kończyć, ale tyle rzeczy chciałbym powiedzieć. Wiesz dlaczego, czytałem ostatnio taką książkę Astronauci Stanisława Lema, wiem, że ty też czytałeś jedna z jego pierwszych książek. Bardzo ciekawa, nie? I widać, że tam ma charakter bardziej dydaktyczny, ale tam opisywane jest w dwóch rozdziałach jakby wycieczka szkolna, która przyjeżdża, żeby obejrzeć rakietę, która poleci gdzieś tam w kosmos, no nie? I chodzi człowiek, który oprowadza, tłumaczy, jak działają komputery, jak się programuje, w ogóle mega ciekawe. I zadaję w pewnym momencie dzieciom pytanie, dlaczego największe umysły akademickie tego świata są roztrzepane? Einstein podobno był strasznie roztrzepany, dlatego, że mają jak gdyby zaangażowaną, ich umysł jest zaangażowany w te wszystkie wymyślanie nowych teorii, analizy i tak dalej i brakuje im miejsca na przykład na to, żeby pomyśleć, jakie zakupy zrobić na jutro, bo po prostu mają przeciążony umysł. I teraz fakt, że my delegujemy nawigację, że już dzisiaj z mapą nie jeździmy, że komputery za nas liczą, że mamy arkusze i tak dalej, to sprawia, że w naszej głowie to nie jest tak, że my głupiejemy. Powstaje przestrzeń na nowe refleksje. To filtrowanie wszystkich bodźców, którymi jesteśmy w tej chwili atakowani. No właśnie, więc zwracam uwagę, że to, że maszyny za nas coś robią, ostatecznie oznacza, że my jako ludzkość, mówię jako ludzkość, nie jako pojedyncze jednostki, będziemy szukali nowych zastosowań. To przecież jest takie powiedzenie, ale to nie jest tylko powiedzenie, to jest fakt. Fizyka nie znosi próżni, no nie? Ludzki umysł też nie znosi próżni. On musi sobie czymś go zapełnić. I oczywiście pytanie jest tylko, co każdy z nas robi na przykład po południu. Czy włącza telewizor, czy robi coś innego, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast bardzo mnie interesuje to, co powiedziałeś o tej luce prawnej, która się rozwija. Bo to jest ciekawe wyzwanie. Prawnicy nie będą w stanie nadążać za tworzeniem nowego prawa. Prawa, które musi być sprawiedliwe, ale i pewne. No nie, bo to są te dwie ważne cechy. Pytanie jest teraz takie, roi mi się w głowie, czy sztuczna inteligencja po prostu nie będzie w pewnym momencie proponowała. Bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. Jest możliwe, że delegujemy. Tak, o, to byłoby, legislację. No. Brzmi utopijnie i dystopijnie, nawet bym powiedział. takie stwierdzenie, ale no, kto wie, jestem ciekaw, bo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja, oczywiście to tak trochę bzdura jest, ale że prowadzi firmę, że robi jakieś działania. Czekam na pierwsze wyroki sądu, które są rozstrzygane przez sztuczną inteligencję. To jest ciekawe i z tym zostawiamy Was do następnego odcinka, a zapraszamy Was jak w każdy wtorek na telewizję śniadaniową o krypto, czyli Kwadrans z Kangą i za tydzień w sobotę o godzinie 19 na kolejny odcinek No Comment. Nie zapomnieliśmy oczywiście o najważniejszej części naszego programu, czyli fakty, nie mity. Najbardziej kaloryczna część naszego spotkania dzisiejszego. Sławku, jaki masz fakt? Fakt mam bardzo ciekawy i zaskakujący. Słuchałem ostatnio wywiadu z Bogusławem Wołoszańskim. I tam padło takie zdanie, że teoria pustej ziemi, którą chcieli kultywować naziści, Himmler, pustej, czyli takiej, że w środku w ziemi nie mamy jądra płynnego i tak dalej, tylko jest inna cywilizacja, do której wchodzi się przez Antarktydę i tak dalej. Ta teoria po raz pierwszy została przedstawiona przez człowieka, który nazywał się Halley, ten od komety Halleya. No. I to jest moja ciekawostka. O, to taka poważna ciekawostka. Ja mam trochę mniej poważną, ale bardzo praktyczną. Otóż okazuje się, że jeżeli będziemy mieli grupę 23 osób, to jest więcej niż połowa szansy na to, że będą tam dwie osoby, które urodziły się tego samego dnia. A jeżeli tych osób będzie 57, to prawdopodobieństwo rośnie do 99%. W grupie 70-osobowej to prawdopodobieństwo wynosi 99,9.
Taki jest mój fakt. Sprawdźcie wśród swoich znajomych, pomyślcie na przykład o swojej klasie albo jakiejś innej większej grupie osób. Jestem ciekaw, czy w Kandze ile osób ma tą samą datę urodzenia. No, jest jedna osoba, która ma urodziny tego samego dnia co ja, na pewno. Proszę. Tak. Tak się złożyło. Dobra. Łukasz, bardzo dziękuję. To była super dyskusja. Trochę się rozgadaliśmy. Proszę, nie tylko skomentujcie, ale też ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Dla nas jest to bardzo, bardzo ważne. No i tak jak powiedział Łukasz, zapraszamy do kolejnych odcinków naszych audycji. Dzięki. Cześć. Wow. Dzięki, że miał dużo dzieci. Nagrywamy już, tak? Tak, już 30 sekund. Słuchajcie, lecę, bo mam...